Hej ho, YouTube. Jesteśmy wszyscy razem na programie Kawa z Wróżką, więc będziemy sprawdzać energetykę bieżącego tygodnia, jak i będziemy, owszem, i stawiać karty, jeżeli chodzi o urodziny w tygodniu, i azalisz będziemy jeszcze ogłoszonka dawać, więc palić świece będziemy, tańczyć, śpiewać i recytować będziemy również i tudzież. A tutaj już widzę z YouTube'a, podsuwam. O, widzowie z YouTube'a widzą kawałek widzów z Instagrama. Na YouTube'ie audycja będzie dostępna po audycji, że tak powiem. Może zapalić światełki. I światełki, nie wiem, czy mogę zapalić, czy nie mogę zapalić. Świeca adwentowa na nasze działanie magiczne przygotowana. Cześć, cześć, Światełki dziewczyny. są. Słuchajcie, nie ma lekko, dzieje się. Dzieje się. Witajcie wszyscy na YouTubach. Ładny kadr. No też Instagram zrobił ciekawą nakładkę, więc tak można w ciekawym kadrze ten. No i oczywiście świątecznie czerwono ze światełkami w ogóle i inne różne ważne rzeczy są. Natomiast zaczniemy, słuchajcie, od energetyki. Dzisiaj kosek księżycy znajdę. Już to mam. I dzisiaj i jutro mamy księżyc w bliźniętach, więc tak naprawdę komunikacja, tak naprawdę to wszystko, co jest związane z rozmowami, umowami, przepływem informacji, wyjazdami również, jakkolwiek to nie zabrzmi w dzisiejszych czasach, bardzo ładnie i w poniedziałek, i wtorek może się udawać. W środę mamy i w czwartek księżyc w znaku raka. Rak prowokuje do emocji, rodziny, rodzinności, towarzystwa, więc tutaj będzie to, myślę, też eksploatowane. Potem piątek i sobotę mamy we lwie, więc są to bardzo takie wzniosłe i mocne energie przebicia możliwości i też i takie energetyczne, magiczne działania możemy robić. A niedziela znak panny. Mam tutaj napisane, czyli układanie pewnych sfer, kawałeczków. Także myślę, że akurat mamy fajne księżyce. Natomiast po dzisiejszej pełni będzie nam księżyca ubywało, więc tak naprawdę nadchodząca sobota będzie rewelacyjnym dniem na oczyszczenie, oczyszczanie pomieszczeń siebie. Więc jeżeli ktoś tam sobie kadzi, sprząta, to dodać kawałka octu albo kawałka soli do sprzątanej wody i już będzie fajne, magiczne oczyszczenie. Także tak. Możemy oczywiście współpracować zgodnie z księżycem, możemy współpracować zgodnie z dniami tygodnia, kto wiedźmom zabroni. A więc tak, no zobaczymy ze z ciekawości, jak będzie wyglądała energia w kartach nadchodzącego tygodnia. Gdyby ktoś się pytał, na wszystkich mediach zdjęciowo umieściłam runy tygodnia. Czekajcie, bo jest szansa, że jeszcze je mam. Te runy tygodnia są liczone dla poszczególnych cyfr numerologicznych, czyli mamy od jedynki do dziewiątki i mistrzowskie. Tutaj macie żywioł przyporządkowany i macie przyporządkowaną runę, tak by wzmacniała, tak by dawała większe możliwości, więc myślę, że warto się temu przyjrzeć. U mnie na Instagramie, na YouTubie wszędzie je znajdziecie. Także jak wyliczamy drogę życia, dodajemy wszystkie cyfry daty urodzenia do sprowadzenia jej do jedności. O, jeszcze nie mam zmyte, więc mogę się podzielić, pokazać. Bierzcie i jedzcie, zdjęcia są. Także tak, ja tutaj położę widzom YouTube'owi będą mieli. O, Instagram ma odwrotnie, ale dobrze. za to Instagram ma odwrotnie, ale na Instagramie jest zdjęcie, na YouTubie, w społecznościach jest zdjęcie, na Szkole Magii i Tarota jest zdjęcie, chyba tylko u mnie na profilu nie ma zdjęcia, bo na pewno też nie powiem, bo już jak wrzucam hurtem, ale powinno być również na fanpage'u Wróżka Joanna. Powinno być, także każdy może skorzystać. Wczoraj były zrobione w tak zwanym międzyczasie, dlatego że jak widzicie, po prostu ubzdrzyło się, upstrzyło, obtegowało, obcudowało. Wszystko to będziecie mogli zobaczyć na vlogach. Tutaj Dorota już spisuje urodzinowe tak. przesłania, także spokojnie, bądźcie spokojni, dojdziemy do tego.
Dobra, najpierw patrzamy, jak będą wyglądały energie tygodnia po jednej karcie na dzień. To i tak jest bardzo ładna przepowiednia. Najpierw przetasuję karty i zobaczymy, zobaczymy. Mówcie, ja ściągnę widzom YouTube'owym już ten. Tu wszystko pod ręką. Mocny mam żbec. Dobra, poniedziałek, czyli dzień dzisiejszy. Trochę sobie powalczymy, ale z kolei w takich bardzo konstruktywnych sprawach. Siódemka buław zawsze wnosi energię do tego, żeby swoje racje udowodnić, wrogom poubiedać. My stoimy na górce, wrogi na dole, kijkami nas próbują dosięgnąć, ale my sobie świetnie z tym radzimy. Także i pokonanie trudności w tym wszystkim widać. No również w bardzo dobry sposób, bardzo rewelacyjny sposób jest pokazane zdane egzaminy, więc jeżeli macie zaplanowane, w bliźniętach mamy księżyc. Więc właśnie ta mowa, komunikacja, rozmowa. Bardzo aktywny dzień z dużą dozą wykonania planu. Bardzo dobrze, bo ja Wam zaraz pokażę moją listę to do. Po prostu. Skończyłam w niedzielę jedną to do, a teraz normalnie mam drugą to do i moja lista to do na dzień dzisiejszy wygląda w tenże sposób. Także trochę tego jest. Będziemy odznaczać zwyczajnie. A ostatnio miałam dwie te kartki i powiem Wam, że w sobotę i w niedzielę odznaczyłam bez jednego punktu, który przeniosłam tutaj. Także jest dobrze, jest dobrze. Dobra, ogarniamy, myślę, że dzisiaj ogarnę, tak, przy tej karcie ogarnę. Ogarniamy we wtorek. We wtorek smutki, nerwy, lęki, depresyjność. Możemy dostać jakiś komunikat, który nas po prostu zasmuci. Ja nie mówię o tragediach, żeby nie było. Żeby wywróżyć tragedię, trzeba postawić co najmniej trzy karty i zobaczyć obok smutku, co leży. Natomiast na pewno mówię o takich niesmakach, gdzie możemy coś usłyszeć, do czegoś się musieć ustosunkować. Pewne niesmaczne sytuacje mogą wynikać, jako że księżyc wtorek i środa jest w raku, to mogą one dotyczyć spraw emocjonalnych. To mamy taki wtoreczek taki mamy, środeczka. Ja już wyluzuję. Nie będą dramy i tragedie, bo nie ciągnie się za nami energetyka. Tylko mamy umocnienie, radość. Słuchajcie, karta ogrodu, z czym nam się kojarzy? Ze słońcem, z fajną atmosferą, ze światłem, z ptaszkami, które ćwierkają, a my możemy na hamaku poleżeć. Oczywiście wcześniej orząc, grabiąc, układając, ale zawsze. To są finanse, które mogą do nas przyjść, a są potrzebne. To są rzeczy, które możemy zrealizować w spokojny, fajny, środowy sposób. Także ja bym powiedziała, że z tych trzech dni to działajmy dzisiaj, odpoczywajmy we wtorek, a w środę z kolei znowu można działać i planować i będzie to słuszna słuszność. We czwartek. Energia w energii. Królowa buław wnosi możliwości. Wnosi urodę. Wnosi trochę plotki i pomówienia, ale królowa buław działa na zasadzie psy szczekają, karawanu jedzie dalej. Dlatego w czwartek nie przejmujemy się cudzą małością, a raczej celebrujemy swoją wielkość. A ta wielkość w tej karcie jest ukazana z wszelkimi czwartkowymi możliwościami. Czwartek jako dzień jowiszowy jeszcze te możliwości będzie powiększał. Tak wiem, mówi się powiększał, znacie mnie. We w piątek, i wiem, że się mówi w piątek. We w piątek mamy twórcze, kompleksowe działania. Jeżeli czegoś nie mogliśmy zrobić do tej pory, to teraz to możemy zrobić. Znaczy w piątek. Dlatego, że karta maga mówi o tym, wszystko, co jest Ci potrzebne, masz na swoim warsztatowym stole, cokolwiek nie rozumiemy przez pojęcie warsztatu, i teraz możesz wyrzeźbić swoją rzeczywistość. Bardzo dobry dzień na działania, tutaj możemy planować, działać z możliwościami, energii nam sprzyjają, energii nam bardzo sprzyjają. We w sobotę, co my tam we w sobotę mamy? A sobota niesie ze sobą szybkość, ruch, rozruch, jazdy, poruszanie się oraz dobre i pozytywne informacje. Myślę, że nawet jeżeli się coś skiepści we wtorek, to się naprawi we w sobotę. Jeżeli chodzi o informacyjność i przepływ informacji, możemy w sobotę dostać wiadomość, na którą czekamy, pismo, na które czekamy. Ja wiem, że w sobotę w większości miejscowości poczta nie roznosi. Nie mówię o dużych miejscowościach, mówię o takich prowinsach jak moja.
ale telefoniczna informacja internetowa, czegoś się możemy dowiedzieć, także sobota tutaj w informacjach mózgu i myśleniu działa bardzo, bardzo dobrze. I niedziela nie spaprze? Nie, niedziela nie spaprze, cysosz. Jak se usiądziemy przed tym ekranem, jak se usiądziemy przed tym telewizorem, to se będziemy normalnie siedzieć i pachnieć. A tak naprawdę możemy przewalić bardzo dużo rzeczy. W niedzielę przeważnie są to rzeczy domowe dla większości z nas, ale może to być właśnie trudność, która zostanie zdeaktywowana. Mogą być możliwości, a władza w naszych rękach. Także powiedziałabym, że z tego tygodnia, tak jak na niego patrzę, to tylko we wtorek, nie za dużo na ten wtorek planować, co by się nie zdenerwować, a cała reszta jest mocna, aktywna w znakach buław, w znaku cesarza, więc w takich baranich energiach, w znaku maga, który daje wielkie możliwości, no i rycerz mieczy dokoptuje dobre informacje. Także będzie, myślę, fajny i pozytywny tydzień. No i słuchajcie, jak już wiemy, jaki będzie ten tydzień, to teraz dowiedzmy się, a właściwie zapalmy nasze świece. Zapalmy nasze świece intencyjne na to, by ten tydzień faktycznie był mocny, silny, niepodległy. Ja dzisiaj duży, pomarańczowy, dodający energii i ojej, cudnego zapachu. Dobra. Podgrzewacz. Chodzi o ogień. Ja wielkiej magii nie robimy na podgrzewaczach, a tak naprawdę robimy na wszystkim, co mamy pod ręką i co jest wygodne. Zapalamy dzisiaj ten płomień mentalnie bądź realnie, zależy w jakiej jesteście sytuacji, po to, by przez cały ten tydzień, jak co tydzień, cztery żywioły nam towarzyszyły, by wszystko na naszej drodze było łatwe, proste i przyjemne, by trudności okazały się łatwe, a łatwości przyjemne. Byśmy otoczeni byli przez wodę, ogień, powietrze i ziemię, mogli liczyć na wsparcie i energię na każdej płaszczyźnie naszego życia. Niech ta energia działa od tygodnia do tygodnia, niech nam towarzyszy i po prostu będzie znak. Wy oczywiście odpalcie do mojej świecy swoje świece, a zalisz, jeżeli ich nie macie, to sobie normalnie wyobraźcie na swojej matrycy, tu w tym miejscu, że ta świeca plonie. Może być wtedy ogromna. Może być ogromna świeca. Dobrze, kto tam miał urodziny? Paczamy. Marcelina, 4 grudnia, 91. Dobrze, Marcelina. Słuchajcie, ja mam jeszcze plan. Planer to jest bardzo ważna rzecz. W planerze jest wszystko. Dobrze, Marcelina. Przesłanie dla Marceliny. Pamiętajcie, że robię przesłania dla ludzi urodzinowych, którzy mają urodziny od dzisiaj do niedzieli następnej. Jak co tydzień, a jak z mojej winy nie zrobię, to sięgam 2 tygodnie. Taka magia. A dzisiaj właśnie oglądałam Onet rano i Wam powiem, że w Onecie o wróżkach mówili, ale sobie myślę, pani moja klientka, bo mówi, wróżki często mają wiedzę historyczną. Ja sobie myślę, historyk jestem. Wróżki coś tam i niby psycholog coś tam trochę negowała, ale powiem, że bardzo ładnie o nas mówiła, że mądre jesteśmy, oczytane i takiego tarota to się trzeba tak wyuczyć, że to jest tyle wiedzy, by dobra pani zacna. W Onetu. Chciałam już coś napisać, że wróżki były, bo tam na początku troszkę tak było ten, już tam pisałam, że wróżki były przed kołczami i po kołczach pewnie będą, ale dobra. Dobra. Patrzamy. Jak powinna funkcjonować w głowie? Zastanowić się, który to jest rocznik? 91. Duża kobitka, czyli niekoniecznie szkoła, prędzej praca. Dla mnie powinna zastanowić się nad zmianą jakości zawodowej. Jeżeli ma swoją firmę, co można w tej firmie zmienić? Jeżeli gdzieś pracuje, jak można zmienić pracę, żeby było bardziej, lepiej i korzystniej? Ja rozumiem, że niby są takie czasy, że tam o strach się bać, ale z drugiej strony przecież ktoś awansuje, ktoś zmienia pracę na lepszą, komuś wychodzi i się udaje. To tak. W sercu również zmiany. Powinna się zastanowić, które relacje są cierniem w dupsku i je po prostu wyciągnąć tak, żeby się zagoiły i wrzoda z tego nie było. Dlatego, że mam również zmiany w relacjach i to wszelakich. Takich, które uwierają zwyczajnie. A w działaniu? A w działaniu to siedzieć sobie na spokojnie i też czekać, co los przyniesie, żeby to wykorzystać. Czyli mental, pomyśleć nad zmianą pracy. Serce, pomyśleć nad zmianą znajomości i relacji. A w działaniu zobaczyć, co się będzie wykruszać i najwyżej to wyrzucić te kamienie z buta. Takie dosyć ładne karty, w sensie spokojne, także nie jest źle. Czy ktoś ma jeszcze urodziny? Póki co
Póki co nie ma innych urodzinowych osób, także w razie czego to czekam. A mam tutaj kolejną kartkę z tym, co mam Wam powiedzieć, bo parę ważnych rzeczy ogłoszeniowych jest. Tak patrzę, kto jest, patrzę 33 osoby, trochę nas jest, to będziemy wiedzieć. To znaczy najśmieszniejsze jest to, że ogląda tutaj no 33 do 45 osób było najwięcej na Instagramie. A jak jest coś do wykupienia, sztuk 20, to po prostu w czasie programu już tego nie ma. To Wam powiem, że nie wiem, jak Wy to robicie. Rozmnażacie się przez pączkowanie, jak te ołtarze normalnie. 20 osób ogląda, 50 osób kupuje. Tak to bywa. Tak to bywa. Słuchajcie, pierwsze ogłoszenie wiedźmofialne jest iż takie, że dzisiaj o 21 na kanale jest pełnia jak od lat. Co pełnię i co nów ciągle jeszcze, no powiedzmy do 20 góra, możecie się zapisać, to jest koszt 22 zł. Robimy rytuał wspólnie, najwięcej nas było chyba 200 osób, bez dwóch i to było w Nowiu Wrześniowym, ale ciągle staramy się pobijać rekordy, tak właśnie, tak. Wy macie super rytuał, to znaczy ja też mam, robiąc go, jestem w tym kręgu, a z Wami zawsze raźniej i w ogóle tak ten, a przy okazji normalnie odkładanko na Hogwarty, robienie jakichś tam sprzętowych różnych, wiecie jak to jest. Także można się jeszcze zapisać, koszt 22 zł, o 21 działamy wspólnie. I Bogu dzięki teraz jest pełnia, bo potem jak nam się zacznie już vlogmas, nam się zacznie, to siwy dym Niemcy na motorach będą zwyczajnie. Także to pierwsza sprawa. W ogóle strasznie, strasznie mocno chciałam Wam podziękować za super webinar. Było bardzo dużo osób, bardzo dużo. Bardzo dużo było wiedzy. Ja tej wiedzy miałam, liczyłam sobie chyba 30 kartek, a po prostu łącznie z rytuałem webinar trwał 4 godziny, co normalnie ja tak webinary sobie myślę dwie, no góra do trzech, ale to tak już naprawdę. A tutaj po prostu 4 godziny i jeszcze przeskakiwałam przez to, mówię, to ważniejsze to powiem, to ważniejsze to powiem. Dziewczyny teraz będą tydzień spisywać. Taka prawda, dziewczyny i chłopaki, przepraszam. Bardzo fajnie i chciałam podziękować za liczne bycie i uczestniczenie. I Wasz odzew, że także ładny, że w ogóle fajny był, dlatego że to pozwala mi mieć pomysły na kolejne rzeczy i mieć świadomość, że są to rzeczy dobre jakościowo, jeżeli chodzi o wiedzę. Tam Wam podałam milion przepisów na całą ochronę. Co można sobie wymyśleć, chyba tylko bez ochrony małego palca u nogi, który jak się rypnie w mebel, to wiadomo, że boli. Ale cała reszta naprawdę była, także bardzo fajnie. Także pilnujcie, słuchajcie, takich właśnie ogłoszeń, czy jakiś webinar, czy jakiś kurs, czy jakieś tego typu rzeczy, bo w ogóle w styczniu będzie kurs motania żadanic, ale nie takich żadanic, które ja również mogę zrobić, bo od lat je motam, tak? To wiadomo, ale takich, których nie motam, bo będzie od tego ekspertu, tylko jeszcze właśnie musimy ustalić, w którą sobotę. Powiedziane mi zostało, idę do kalendarza, dlatego tak wyglądam bokiem, że iż ostatnia sobota stycznia to nie, czyli ten 30-31 nie, ale pomyślałam sobie o przedostatniej sobocie stycznia, czyli 23, a wiem, że mnie poszeptane nasze słucha, to znaczy słuchała przynajmniej, bo była, więc myślę, że tak i tak sobie rozmawiałyśmy, że zrobimy te lalki, które mają słońce w dłoni. Ja tych nazw nie wyznaję, ja tam się na tych wszystkich motaniach nie znam, ale to jest dziewczyna, która robi motanki na wszystko. Na przykład to też jest motanka. Na przykład, gdzie jest mój kuń? Mój ulubiony. Jest tu pod mój ręką. Ulubiony motanek. Oczywiście, że pod ręką. I teraz w ogóle będę namawiała nasze poszeptane, żeby... No bo słuchajcie, to już myśli mam wszędzie. Chodzi o to, że w lutym zacznie się rok żelaznego bawoła. Bawołu się zacznie i fajnie jest mieć w ogóle, bardzo fajnie jest mieć artefakty, czyli jak był tygrysa, to że tygrys, jak był szczur, to że szczur. Ja nigdy nie miałam, ale też nigdy mnie tak jakoś nie parło bardzo mocno, bo ja jako koza teraz jestem w opozycji do bawoła.
Może nie będzie najgorzej jakoś tego życia, jakiegoś najgorszego dnia, ale trzeba się magicznie zabezpieczyć. Więc, Azalisz, będę normalnie tam. Zrób mi bawołału, zrób mi bawołału. Będę tam ten drążyć. I jak będzie zrobiony, to podam na miarę do autorki, niech się ją zawalą bawoły. No i właśnie nasze poszeptane będzie w styczniu. Robiła kurs na żadanice, tyle że inne niż żadanice. Także gotujcie się. Widzę, że nasze poszeptane nie komentuje. Może tam poszło... było 23. Tak. Że spoko, tak? Najlepszy. No i bardzo dobrze. Czyli już mamy termin 23 stycznia. Warsztat żadanic. Jeszcze dogadamy tylko i cenę, bo to i drogę ma dziewczyna i wszystko wiadomo. Także myślę, że no na pewno nie będzie to 150 zł. Tym bardziej, że nadchodzi nowy rok i planujemy podwyższyć kursy, wiadomo. Ale wartość wszystkiego rośnie, więc Hogwart się dzieje. Poszeptane mówi, będziemy bawoły robić. O, bawoły byśmy mogli. Ja i bawu. Dobra, ale bawoły. Ja tak, bo to wiecie, ja to tak niby wiecie, ja sobie tam magia tu już zrobione, działa, ale tak jakoś mówię sobie tak tego bawoła, to ja bym sobie nawet skręciła. Remedium skręciłabym se, niech se mam. My ten bawuł tak ten. Dobrze, no webinar super, ja jestem pełna w ogóle podziwu, bo jest tak, coraz więcej osób. Grzegorz pewnie już też kolejny kurs przygotowuje na pewno, bo my tak wiecie, jeden skończymy, drugi już zaczynamy, żeby go gdzieś umieścić. Ja w ogóle w trakcie wyszło tego webinaru, że powinnam zrobić webinar Magii Luster i ja myślę, że z webinarem wskoczę na początku stycznia, może gdzieś koło 9. To się da zrobić. No bo webinar to jest za 50 zł, każdy może sobie pozwolić, potem będzie na sklepie, wiecie, tanio, intensywnie, dużo wiedzy, ale jednak. Więc te lustra, no bo w czasie webinaru wyszło, że ja zaczęłam o lustrach, a tu pytanie, a ja o lustrach mam rozpisane bardzo dużo, dlatego że właśnie z wisienkami lustra przerabialiśmy miesiąc czasu, więc już mam to jakby spisane gotowe, więc mogę. Możemy nawet coś magicznie sobie wyrzeźbić lustrzanie. Ja już będę miała tych luster w domu po prostu po kokardki, ale to dokładnie tak. Klara się śmieje, że ewentualnie węża jest w stanie zrobić. A to tak jak ja. A czy żadanice mi wychodzą tylko dlatego, że od lat motam. I teraz już wiem, co zmotnąć, gdzie podłożyć, gdzie przykleić, gdzie splunąć. I to jest praktyka jednak. Ale początkowe moje żadanice, zresztą większość moich żadanic jest po świecie, natomiast część pierwszych moich wisi, to znaczy wisi, jakkolwiek to nie zabrzmi, w pracowni wiszą, za rączki, żeby nie było, nie za główkę. Ale ten, to wiecie, także ja też wężam. Ania mówi, że z lustrami to genialny pomysł, bo to nie taka łatwa sprawa. To jest i trudna, i łatwa. I mroczna, i jasna. I ta magia luster jest lekko dziwna. Tak nie dla wszystkich. Nie wszyscy się tym zajmą. Jest taka dziwna trochę. Ale są też sposoby strasznie proste, jeżeli chodzi o magię luster. Ale znowu są też trudne, jeżeli chodzi o magię luster. Ale no, będziemy myślę działać. Coś miałam... A, no i jest jeszcze a propos wisienek w ogóle. Oczywiście jest nowy nabór na wisienki. Ja myślę, że w tym tygodniu już go skończymy w piątek. Jest dużo zgłoszeń, dużo osób i po prostu wedle losu i przypadku będziemy te osoby po prostu losować, żeby nie było pokrzywdzonych. Z tego względu, że no szkoda by było, a los zadecyduje, los czasem będzie wiedział i poprosimy go, żeby nie był przekrętny, żeby były odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu. Grupa wisienek wygląda w ten sposób, że od stycznia do kwietnia, w tym roku tak wyglądała, od stycznia do kwietnia były zajęcia, które były zajęciami teoretyczno-magicznymi, czyli rąbaliśmy intencje, karty, dwa rytuały miesięcznie, bo czakralny plus zwyczajny, a jeżeli chodzi o potem wrzesień, październik, listopad, to już była sprawa techniczna, gdzie właśnie od żadanic, po lustra, po węzły, jeszcze będę z wisienkami drugorocznymi już w przyszłym roku kontynuowała, bo całego założonego przeze mnie ściśle programu troszkę nam się przedłużyło i zostały nam jeszcze węzełki takie odpowiednie, jedne, jeszcze boginka, Bóg, jeszcze tam trochę rzeczy, więc będziemy też zajęcia praktyczno-techniczne wspólnie działać.
Będą 2 lata szkoły, w takim sensie, że stare Wisienki są drugoroczni. Natomiast pierwszoroczni mogą się jeszcze zgłaszać. W piątek zamykamy i myślę, że na następnej kawie ogłoszę. Nie ogłoszę na następnej kawie, tylko po prostu ogłoszę, że jest ogłoszenie. Kto ma się dostać, to dostanie po prostu maila. Maila w ten sposób. Informacje. Bo nie chciałabym też, żeby ktokolwiek wiedział, kto jest na grupie, chyba że się ktoś sam przyzna. Jak bo się to, pan, no, bo to wiadomo. Się cieszą, niektórzy się cieszą, a niektórzy chcą anonimowo, więc tutaj jest. Anonimowo. No, dokładnie tak. Dobra. No i teraz słuchajcie, od jutra wielkie wydarzenie w ciągu roku na moim kanale, czyli zaczynamy Vlogmas. Będzie to szło kilkutorowo. Dorota teraz właśnie zaczyna nagrywać Vlogmas. Poczekajcie, poczekajmy chwilę. Mamy Vlogmas, dobra. Mamy Vlogmas, machamy Vlogmasu. Dlatego, że tak. O 14 postaram się, żeby w każdy dzień wchodził vlog, czyli 10 minut z życia Wiśniewskiej, które może ekscytujące nie jest, ale dlaczego nie? Jak mam kamerę, to nie zawaham się jej użyć, także będą takie filmy, tak żebyśmy się w tej, wiecie, oni nam zakazują, żeby się spotykać, oni nam zakazują, żeby cokolwiek, jeszcze nam cieszyć się zakażą, a to nie, nie będzie. Drugoroczne Wisienki już nasączone. Drugoroczne Wisienki nasączone, tak. To o 14 będzie wchodził vlog po prostu, tak sobie do obejrzenia typu aha, dekoracja, aha, robimy, nie wiem, ser z musztardą, ponieważ iż taki smak nadszedł. Także wiecie, jak wyglądają vlogi, nic szczególnego, aczkolwiek dużo jest z tym roboty, bo to trzeba nagrać, pociąć, obrobić, podpuścić muzykę, działać. Myślę, że do godziny 14, oddycham, że do godziny 14 wyrobię się, żeby tutaj na Instagramie, słuchajcie, dlaczego ten, o Jezu, zamówienia idą, planer, który mam ze sobą, ma, kto oglądał ten wie, rozpisane codziennie, znaczy tu jest plan całego vlogmasu z Susasa, zaraz Wam to poopowiadam, ale tu ma rozpisane codziennie na Insta wrzucane krótkie, magiczne informacje, króciutkie. To nie będzie nic bardzo szczególnego, ale będzie i postaram się do tej 14 właśnie z tą informacją wyrobić. Co będzie powodowało, że będę się musiała malować rano, czego nienawidzę, bo dni piżamowe są najlepszymi dniami, a brak makijażu jest najlepszym makijażem. Ale dzisiaj na przykład wystartowałam z powitaniem do vlogmasu właśnie, ja tu patrzę na taką czerwoną plamę na czole. Mówię, ciekawe, od czego ja mam w ogóle czerwoną plamę, skąd ona się wzięła. A się okazało, że jak kot usłyszał, że jak żarcie Dorota rozdaje, to mi tu... To znaczy, ja poczułam, tak, ale zapomniałam, patrzę, mam czerwoną plamę. Także na Instagramie myślę, że będą krótkie filmiki, które będę, nie wiem, czy nagrywała i puszczała, czy nagrywała na żywo, nie mam zrobimy pojęcia. Zrobimy relację i zrobimy taką tą pineskę, że będzie ktoś, będzie chciał. A tak, to tam będzie, w tych krótkich, tak. Magiczne sposoby vlogmasowe. Także macie 21 magicznych, prostych rzeczy. Będą takie. Poszeptane mówię, jakbym chciała być biografem Joanny Wróżki, to by mi życia zabrakło. Znaczy, ludzie mi tak mówią, ja tego nie widzę. Ja żyję na prowincji, spokojnie, nic się nie dzieje. Ja no nie wiem, nie, czy tak jest. Ja wiem, ale to nie wiem. Słuchajcie, jakbyście wy wiecie, wy w ogóle nie wiecie połowy rzeczy, co się dzieje, więc w ogóle ja myślę, że biografia byłaby... Ale ja jestem na pro, ja tu mam spokój święty. Dość. Tak, no to będzie na Instagramie filmik z przepisami magicznymi. Będzie o 14 vlogmas i koniecznie o 21 spotykamy się na rytuałach. Słuchajcie, to nie jest tak, że jak zrobicie jeden, a nie zrobicie drugiego, to coś ten, bo to będzie każdy osobny rytuał. Kto tam chce zrobić sobie 3, to sobie zrobi 3. Kto chce zrobić sobie 15, to zrobi sobie 15. Ale druga taka okazja będzie za rok. Więc na YouTubie będzie odcięcie od podczepów, wybaczenie, powodzenie, usunięcie złych kodów, zdrowie, miłość, ochrona, ogólne powodzenie, wzmocnienie wibracji, błogosławieństwo, wzmocnienie czakr, odcięcie wrogów, wzmocnienie energetyczne, odcięcie odbytów, ochrona grupy, konsekracja portfela, oczyszczenie domu i domowników, konsekracja świecy, odcinanie od klątw, wzmocnienie intuicji i wyciąganie cierni 21, chyba że przerzucę na 22, bo jeszcze jest Jule. Także tak, a na Instagramie będzie w kolejności, ja wiem, że nie zapamiętajcie, ale słuchajcie i bądźcie przerażeni. Otwarcie kręgu, dlaczego? Wezwania żywiołów, jakie? Trzęsący się słoik bogactwa, proszek wygnania, proszek bogactwa, pułapka na demony, oczyszczanie dźwiękiem, sposoby na złe oko, woreczek podróżny, nów, pełnia, zaklęcie na klątwy, oczyszczanie przedmiotów, wody w magii, wzmocnienie siły, ochrona nocna, Athame, nacisk palca, dzień urodzin, planety i wiek, sabbat jule, przeciwko magii zdjęć, działania.
te zdjęcia zakopywane na cmentarzu zostawiłam na ostatek. Także naprawdę będzie sporo. Cała rozpiska jest. Mam nadzieję, że zdrowa będę. Internet będzie działał i ten. Wczoraj, słuchajcie, nie było błogosławieństwa tygodnia, ponieważ padłam. Od tygodnia krążyłyśmy z sznurkami, światełkami, Mikołajami w piżamkach, z krzatami i innymi rzeczami, góra, dół, dół, góra, góra, dół, dół, góra. I po prostu o 19 mówię, muszę się przespać, bo umrę normalnie. Dorota mówi, o której cię obudzić. Ja mówię, nie budź, z pełną świadomością nie budź, najwyżej zrobią sami, trudno. Jeden rytuał, który na razie, jeżeli chodzi o vlogmas, w sobotę jestem zaproszona na imieniny i planuję go po prostu nagrać, czyli on będzie zrobiony wcześniej, energia nie zna czasu i przestrzeni, a Wam puszczę jako premierę, więc tak to będzie wyglądało, bo nie mam ochoty z imienin na 21, wiecie, no, także myślę, że tak. Także dużo się będzie działo i jeszcze planuję, żeby te rytuały, które będą, nie wplatać je w wieczór z wróżką, tylko robić je zupełnie osobno, więc skoro będą robione osobno, a one są około 15 minut, może więcej, no ale około 15 minut, będą również przerzucane na Instagrama, więc tutaj po prostu medialnie będzie się działo kupę roboty. Gdybym w środku na przykład czegoś nie zrobiła, mamy cały grudzień, czyli wtedy po prostu przesuniemy ten rytuał, czy na koniec, czy przesuniemy generalnie, bo może tak być, że po prostu w środku tego całego zamieszania powiem basta, dzień odpoczynku, jedziemy dalej, ale to Was będę informowała. Wczoraj to nawet nie poinformowałam, bo po prostu padłam, więc taką będzie. Może Cię pytać, czy będzie info, jakie słowa w rytuale, to będziesz dawała. W tamtym roku dawałam zawsze info o słowach w rytuale. I mam to wszystko na szczęście spisane, więc na szczęście znowu będą informacje. Albo ja, albo Dorota, bo Dorota ma zdjęcie, ja mam tekst, żeby było śmieszniej. No ale to będziemy działać. Dobrze. To jest taki mały podpowiastek, że to wszystko jest nowe. To tyle radochy. Słońce zaświeciło, teraz będę oświecona po prostu. Tyle radochy. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli chcecie cokolwiek kupić na sklepie, żeby do Was doszło w sensownym czasie, to kupujcie do 13 grudnia. I opłacajcie do 13 grudnia, dlatego że ostatnie wysyłki są 15, z tego względu, że Dorota wyjeżdża do domu zaraz po, a ja pakować nie będę. Nigdy, nie mów nigdy, to mi się ten, poczekajcie, bo mnie normalnie razi to. Okej, jest lepiej. Nigdy nie mów nigdy, ale nie zamierzam pakować, bo znam swoje zdolności, których pakowawczy. Ja nie mam cierpliwości do tego po prostu. Ja muszę w międzyczasie duże rzeczy robić, a tu trzeba każdy tam sznureczek po prostu zapakować w złotko. Nie wiem, tam jakieś dramy się odbywają w pakowaniu. Więc do 13 zlecenia, wysyłka 15 i potem nie ma wysyłki aż do nowego roku. Zamówienia mogą być, tak. Słuchajcie, to nie ma problemu. Przyjedzie Dorota, ogarnie, zamówienia wirtualnych rzeczy cały czas mogą być, bo to ja ogarniam, więc tu nie ma problemu. Wysłać na maila wyślę, damy radę. Ania mówi, że moja paczka jeszcze nie doszła, bo w Holandii. No w Holandii. No i właśnie. Kiedy wejdę? O, no to poczekajcie. Oddychamy. Właśnie napisany mam jeszcze punkt, ołtarze zrobione. Zrobione ołtarze. Zaczynamy vlogmas, mam ołtarze, mam wszystko, jeżeli ktoś chce się energetyzować, jeżeli chodzi o cały vlogmas. Gałązka, jemiołka, bombeczka, mikołajek, szyszeczka. Ułóżcie swoje miejsce pracy, magicznej pracy energetycznej, również w energiach Jule. I będziemy działać. A, i jeszcze jedno ogłoszenie ważne. Stacjonarnie nie przyjmuję, bo zrobił się rywetes w miejscu biurowym. W sensie, wiecie, ja cały czas do tego remontu przygotowywana i w ogóle i mam zablokowaną miejscówkę w tym momencie. I nie mam gdzie z Wami gadać, karcianie. Więc niestety jedynie wróżby telefoniczne, a może i nawet dobrze, bo jak jest vlogmas, to ten wtorek bez face to face trochę mi się przyda, bo inaczej jest siedzieć w piżamie i odbierać telefon, a inaczej wyjść, umalować się, dojechać, odjechać, przyjechać. No, także nie narzekam, nie marudzę, tylko informuję. No i teraz ostatnia rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, ile ja już nadaję. Nawet nie mam, ile nadaję. 35 minut sam raz, na raz. Właśnie bransoletka roczna. Słuchajcie, rok temu, dwa lata temu, wiecie co, przepraszam, ale muszę się
ewakuować. Ewakuować. Co się stało? Nie, bo mnie to słońce razi. Myślałam, że coś się stało. Tak, siku mi się zachciałam zaraz wracać. O, jestem już. Słuchajcie, jest. A zaliż jest tak, że bransoletki będą w tym roku. Produkt lekko limitowany, aczkolwiek więcej niż 20. Nauczona doświadczeniem, marudzeniem i płaczem, czemu 20, czemu 15? 15 olejków, dlatego że tyle zostało, a 20 paczek, dlatego że nigdy nie będzie więcej, bo to jest bardzo duża logistyka. Wiecie już, jak wyglądały te paczki. Po pierwsze, ja te oleje i sole robiłam bardzo długo. No właśnie. A po drugie, a może skrzata, a może bombkę, żeby to takie świąteczne było, wiecie, to bardzo dużo. I to jest naprawdę takie, ja myślę, że takie, no, to jest zabawa, to nie jest sklepowy zarobek, to jest nasza zabawa. No więc, a zaliż tak. Dlatego 20, natomiast bransoletek będzie ciut więcej. Czy mogę poprosić o normalnie bransoletki? Słuchajcie, one są złożone z, to znaczy ja od razu mówię, od razu przy tych bransoletkach mówię tak, że wysyłki będą w przyszłym tygodniu, bo mi brakuje jeszcze 6 dni do końca rytuału bransoletkowego. Więc to nie jest tak, że iż te bransoletki powstają ze splecenia 3 sznurków w warkocz. Kumation. Kumation. Są to bransoletki roczne, ja to nazywam, na wszystko, co możliwe w ochronie, obronie wszelkich możliwościach. Są bransoletki męskie, bransoletki damskie, to różnią się tylko rozmiarem, tylko. Tak. I zaklinają zdrowie, ochronę, dobrobyt, energię, możliwości i takie wyjście naprzód na nowy rok. One będą, przypuszczam, dostępne jeszcze przez styczeń, chociaż nie sądzę, że zostaną na sklepie. Choć może. Choć może, postaramy się, żeby było. Bo jest ich trochę, jest ich, ale no ten, to nie chodzi o to, że one mają być, bo tutaj Mega mówi śliczne. Wiecie co, ja osobiście w ogóle nie bardzo jestem, nie, to nie jest moja estetyka kolorystyczna w zbitce, ale to ma być taki kolor kropka. I one są, i jak wszystkie bransoletki, wszystkie talizmany u nas, koszt jest 50 zł. I oczywiście możecie sobie sami, jeżeli jesteście samodzielnymi wiedźmami, zakląć 3 kolory, czyli czerwony, zielony i czarny. Agata, ja też. Przepraszam. Agata, zakląć, założyć i te kolory będą wzmacniać, bo to tak robi się właśnie roczne bransoletki. Możecie zrobić rytuał 9-dniowy, który właśnie nawarstwia energię, bo czemuż by nie, ale możecie również zakupić w sklepie. Ja tam się nie boję powiedzieć, że można samemu i zawsze robiłam duże rzeczy bardzo sama, aczkolwiek też mam tak, że czasem jak ktoś ma rękodzieło, to je po prostu wielbię i uwielbiam. I tak jak mówię, nie chodzi o estetykę, chodzi o magię. Pamiętajcie, że w naszym sklepie się nie sprzedaje rzeczy, bo rzeczy wyglądają, wiecie, po prostu. Aczkolwiek działanie swoje mają, wiecie, to kto wie, ten wie, kto ma, ten ma. Poszeptane mówi, że ma 2 lata na ręce bez zdejmowania. Otóż, ja nie mam tej bransoletki, a w tym roku już po prostu ja nie dostałam. Ja robiłam energetycznie, tak? I nie dostałam. Ja byłam tylko od działań. To nie mam. Natomiast czerwone mi pospadały te z naszych spotkań wiedźmowych. Jedną czerwoną z pentagramem zostawiłam na grobie Jadwigi, naszego najstarszego, najkochańszego jednorożca, która odeszła teraz już 1,5 roku temu. A teraz mam jedną czerwoną po prostu. Natomiast jeżeli ktoś, to są mocne sprawy, jeżeli ktoś chce na nowy, szczęśliwy rok, a potem dalej to szczęście kontynuować, jak tu widzę, że macie po 2 lata, to zupełnie spokojnie. Myślę, że dzisiaj taż bransoletka pojawi się na sklepie, więc te roczne będą, można się o nie pokusić. One działają trochę szerzej niż nitka Racheli, czyli czerwona nitka na lewym nadgarstku, z tego względu, że napędzają dobrą energetykę. Rytuał 9-dniowy kiedyś był w pakiecie pudełkowym, że tak powiem, ale to ze 3 albo 4 lata temu. I właśnie ta 9-dniówka działająca na każdym poziomie czakralnym oraz iluś poziomach nieczakralnych jest bardzo, bardzo fajna, wykorzystywana również tudzież do zaklinania nici
Ja powinnam po prostu mieć wrzeciono pleść i mówić: uprząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki. Tak to jest. Także słuchajcie, tak to wygląda. Pełnia dzisiaj, ostatni czas na zapisy. Dziękuję za webinar bardzo mocno. Vlogmas, kupę się będzie działo. Bransoletka roczna, do 13 zlecenia, wysyłka 15 i kropka. Można kupować, nikt nic nie dostanie, bo po prostu, nawet jeżeli bransoletki, to też, no właśnie, to lepiej się pośpieszyć, żeby mieć na ten nowy rok. Żeby pewnie też w nowy rok coś będziemy jeszcze robić magicznie, to już z czymś można. Robić sobie ołtarze, stacjonarnie nie przyjmuję. Tyle. No i te bransoletki roczne właśnie. Zaraz jak skończę ryta, to sama se założę, chociaż w sumie mogę se założyć i kończyć ryta. Żebym już w tym roku miała, bo normalnie wszyscy mią, a ja nie mią. I tak to jest. Dobra. Słuchajcie, widzowie YouTube'a, macham Wam i do zobaczenia.